Dariusz Jebelek z tej strony Cambridge, Massachusetts. Witam serdecznie. Jest ze mną nieoceniona Edyta Borowicz-Czuchryta, doświadczona nauczycielka. I dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę z e-sterlingiem. Będziemy mieli naprawdę fajną rzecz tym razem. Mianowicie, jak dodać nowe ćwiczenie w e-sterlingu. I to jest coś, co się super przydaje. Powiedz, Edyto, jak to możemy zrobić. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przypomnę jeszcze, nazywam się Edyta Borowicz-Czuchryta i uczę w szkole podstawowej na wszystkich poziomach, od klasy 0 do klasy 8. I powiem, nieocenioną pomocą i wsparciem jest obecnie możliwość dodawania ćwiczeń w instalingu. Żeby Państwu pokazać dokładnie, jak to się robi, posłużę się, udostępnię mój profil nauczyciela, panel nauczyciela, na którym pokażę Państwu, jak możemy w bardzo prosty sposób dodawać ćwiczenia do klasy. Wybieramy sobie opcję klasy, tu gdzie mamy zestawienie wszystkich klas i ja posłużę się moją klasą testową. I tutaj mamy od razu w klasie, na czołówce, funkcję ćwiczenia. W momencie, kiedy wybieramy tą funkcję, pojawia nam się zakładka z ćwiczeniami naszymi, z tymi ćwiczeniami, które dana klasa ma już dodane. Jeżeli chciałabym dodać nowe ćwiczenie, wybieram po prawej stronie zadaj ćwiczenie i tutaj muszę wybrać, ponieważ Państwo pytaliście, że nie widzicie tych ćwiczeń po wybraniu. Mamy domyślnie, mamy moje ćwiczenia, natomiast ja wybieram gotowe ćwiczenia, spośród których chcę wybrać. I tutaj w zależności od tego, co chciałabym uczniom zaproponować, zaproponuję im stopniowanie przymiotników, drugie ćwiczenie. Przed dodaniem mogę wyświetlić i sprawdzić, jakie to są przykłady, jak wygląda ćwiczenie, ponieważ uczniowie w międzyczasie mogą zadawać pytanie, to żebym wiedziała. I wtedy wrócę sobie jeszcze raz do klasy testowej, ćwiczenia. Zadaj ćwiczenie, gotowe ćwiczenia. I jak ja już wiem, jak wygląda to ćwiczenie, stopniowanie przymiotników, druga część, wybieram, kiedy chcę je dodać. Mogę je dodać w dniu dzisiejszym, z dzisiejszą datą, mogę dodać w dniu jutrzejszym, to ja o tym decyduję. To jest istotne, jeśli chodzi o weekendy. Jeżeli ja im bym dzisiaj dodała, to będą mieli jeden dzień krócej, bo w niedzielę nie muszą zaglądać absolutnie do tego. I tutaj obowiązkowo wybieramy, na jak długo, czy na tydzień domyślnie ćwiczenia zadajemy, czy na dwa, czy na trzy. Ja wybieram na tydzień i dodaję ćwiczenie. Proszę Państwa, tu jeszcze polecam uwagę, ponieważ żeby zapoznać się z tą informacją, ponieważ zadanego ćwiczenia nie można wycofać, dlatego przed zatwierdzeniem proszę przemyśleć, czy to jest to, co Państwo chcecie dodać. I zatwierdzamy i pojawia nam się stopniowanie przymiotników, część druga, data rozpoczęcia, data zakończenia. I tutaj mamy też informacje na temat wykonanych ćwiczeń. Natomiast jeśli Państwo chcecie zobaczyć progres w danej klasie, ja tu wcześniej miałam dodane ćwiczenie i mogę sobie każdego dnia wejść i zobaczyć, jak to wygląda. I co mi się ukazuje, że uczniowie, ponieważ to jest klasa testowa, uczniowie nie podchodzili do żadnych ćwiczeń. Sugerowana ocena jest niedostateczna i wyjaśnienie, uczeń nie podszedł do testu żadnego. Wracamy sobie, natomiast tutaj będą mieli możliwość wyćwiczenia przez tydzień. Czy jest coś, co powinniśmy jeszcze dodać? Ja myślę, że jedna rzecz, którą ja bym dodał, i tu popraw mnie, jeśli masz inne zdanie, ale moim zdaniem to jest sensownie, że nie można wycofać ćwiczenia, bo chodzi o to, że jakby uczeń ma w swoim tempie to zrobić, tak? Ma prawo, daliśmy mu zadanie w poniedziałek, jak zrobi w niedzielę wieczorem, też będzie ok, więc po prostu chodzi o to, żeby nie było tak, że część klasy zrobiła, część nie zrobiła, czyli żeby nie było tutaj nieporozumień. Natomiast pamiętam, że ty sama ze mną rozmawiałaś, to mówiłaś o tym, że ciekawą funkcją jest to, żeby dać konkretnemu uczniowi jakieś ćwiczenia, prawda? Tak, ponieważ były takie zapytania ze strony nauczycieli, natomiast z tego co wiem, nie ma takiej opcji w tej podstawowej wersji. Tylko i wyłącznie jeżeli rodzice wykupią uczniowi wersję premium, wtedy będziemy mieli taką możliwość. Natomiast
Ja chciałabym tu jeszcze jedną rzecz wyjaśnić, ponieważ o to też były pytania. Uczeń ma przypisane, klasa ma przypisane ćwiczenie na cały tydzień, na 7 dni. Jeżeli pierwszego dnia uczniowie ze mną rozpoczynają rozwiązywać pod koniec lekcji, daję im chwilę czasu, żeby sobie weszli, zapoznali się z ćwiczeniem i pierwszy raz próbowali rozwiązać. Wtedy okazuje się, że uczniowie są załamani, bo pojawia się błąd, 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 błąd. Proszę Państwa, proszę jasno wyjaśniać uczniom, żeby się nie przejmowali. Każde ćwiczenie w ciągu całego tygodnia mogą rozwiązać raz dziennie. Jeżeli ja zadaję im na przykład 4-5 ćwiczeń na tydzień, bo tam nie ma zbyt dużo przykładów, a żeby mogli to wyćwiczyć w danym zakresie tematycznym, to im to bardzo pasuje. Każde ćwiczenie raz dziennie mogą rozwiązać. Nie mogą podjąć drugiej próby tego samego dnia, żeby to się utrwalało, żeby mogli to przemyśleć, drugiego dnia mogą poprawić. Jeżeli się okaże, że drugiego dnia wypracują 4, to proszę uważać, ponieważ jeżeli podejmą trzeciego dnia albo 4 dnia kolejną próbę, to oni decydują, czy podejmują tą próbę i chcą poprawiać tą ocenę dobrą, czy nie. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ jeżeli im się uda poprawić na 5, proszę bardzo, super, będę biła im brawo. Natomiast jeżeli nie uda im się poprawić, otrzymają ocenę dostateczną, a to będzie ostatni dzień przypisania oceny, ostateczną oceną sugerowaną za dane ćwiczenie będzie ocena dostateczna. Tak, to jest bardzo ważna uwaga. Ja tylko dodam, że to nie może być inaczej, bo przecież chodzi o to, no żeby uczeń nie robił tego losowo, nie próbował ile razy się da, aż w końcu trafi 5. Tylko żeby po prostu no, liczyła się ostatnia ocena, no bo koniec końców nie oszukujmy się, jeśli uczeń naprawdę pracuje z tym materiałem, no to im więcej razy powtarza, tym lepiej umie. To byłoby bardzo dziwne, gdyby raz dostał 5, a później 2. Zgadzam się jak najbardziej. Ja na chwileczkę przestanę udostępniać mój panel i chciałabym Państwu jeszcze udostępnić, żebyście Państwo zobaczyli, jak to wygląda, kiedy już pierwsze ćwiczenia są rozwiązane, to mamy tutaj ilość podejść do danego ćwiczenia, ile uczeń podchodził do danego ćwiczenia, sugerowana ocena, poprawne odpowiedzi i my możemy dokładnie sprawdzić. W momencie, kiedy Państwo będziecie sprawdzali zobacz odpowiedzi, będziecie Państwo mogli zobaczyć każdą sesję, którą uczeń rozwiązywał w szczegółach, jakie błędy poprawiał, na co zwrócić mu uwagę, co powinien jeszcze utrwalić, poprawić. To jest dla nauczyciela naprawdę świetna informacja zwrotna. Super. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie.